Warszawie po raz pierwszy odbywa się 22. Światowy Kongres Medycyny Estetycznej. To doskonała okazja do porozmawiania z lekarzami, z przedstawicielami firm na temat nowych zabiegów, nowych urządzeń, terapii, metod, innowacji, które czekają na nas w gabinetach medycyny estetycznej. Zapraszamy! Przyjechałam podnosić swoje kwalifikacje, poszerzać swoją wiedzę, ale jednocześnie dzielić się wiedzą swoją własną z innymi uczestnikami kongresu. Po raz pierwszy mamy tutaj kongres światowy, w związku z tym jest to super event, niesamowita możliwość do tego, żeby poznać inne techniki, inne metody leczenia, nie tylko od naszych polskich kolegów, ale również od gości zagranicznych. Dzień dobry, firma Point Aesthetics jest wyłącznym dystrybutorem firmy, producenta urządzeń do medycyny estetycznej z 25-letnim doświadczeniem firmy koreańskiej Eunsung. W swojej ofercie posiadamy innowacyjne urządzenia łączące różne terapie. Wszystkie urządzenia są urządzeniami z certyfikatem medycznym. Dla przykładu mamy w swojej ofercie Focus Dual, połączenie HiFi z RF-em frakcyjnym, gdzie jest możliwy lifting 5D, topowe urządzenie Vital Injector 2 do mezoterapii, do rewitalizacji skóry, bez bólu, bez grudek, bez siniaków. Jedyne na świecie urządzenie z elektroporacją mikroigłową i coś, co będzie, myślę, hitem, Plapen Dual, zupełnie innowacyjne wykorzystanie plazmy w leczeniu w medycynie estetycznej. Pomimo tego, że pracuję w branży medycyny estetycznej już 25 lat, a dermatologiem jestem 35 lat, to jednak nie opuszczam żadnego kongresu, żadnego sympozjum medycyny estetycznej, ponieważ w trakcie tych 3 czy 4 dni zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego. Jest to jedyne miejsce, na którym pojawiają się wszystkie firmy jednocześnie, które sprzedają sprzęty z medycyny estetycznej, a więc można sobie porównać. Firmy mają rozwinięty dobrze marketing, a więc zawsze namawiają nas na swoje produkty, które niekoniecznie muszą się sprawdzić w praktyce. Natomiast jeżeli moja koleżanka czy kolega z branży zachęcają mnie do zakupu jakiegoś urządzenia i ja to urządzenie mogę od razu tutaj sobie zobaczyć, wypróbować albo mogę nawet sobie przećwiczyć na sobie, to jest to dla mnie bardzo duże udogodnienie, bo już nie muszę odwiedzać firmy, już mogę wszystkie sprawy takie biznesowe załatwić na miejscu. Ja uwielbiam kongresy i to się nie zmieniło, ale tym razem jest o tyle inaczej, że ten kongres jest międzynarodowy i to się idealnie wpisuje w to, co się obecnie dzieje w Nuwi, bo to nie chodzi, co my mamy do zaprezentowania tutaj na kongresie, tylko co się dzieje z Nuwią właśnie na rynku międzynarodowym. I to jest szalenie przełomowy krok i rok dla nas jednocześnie, dlatego że dokładnie w tym roku podpisaliśmy umowę naszych trzech własnych placówkach. To jest Hiszpania, to jest Francja, to są Włochy. Natomiast, żeby było mało, wchodzimy na rynek Stanów Zjednoczonych, gdzie zostały już zarejestrowane nasze urządzenia, którymi są Zafiro, Sectum, Plasma, jak również kosmeceutyki. To jest właśnie rynek amerykański. Naprawdę w przyszłości kiedyś ten materiał pewnie odtworzyć i potraktować go jako jeden z tych, który początkował tą wielką ekspansję Nuwi. No i ze swoim zespołem to jest bardzo duży dla nas zaszczyt, że mamy udział właśnie w tym wszystkim, co się obecnie dzieje i w jaki sposób marka Nuwia została postrzegana i zaakceptowana na rynku polskim, jak i na rynku globalnym. Ktoś, kto ma ambicje pracowania w medycynie estetycznej, musi umieć zastosować osocze bogatopłytkowe, fibrynę bogatopłytkową, musi umieć wykorzystać tłuszcz w medycynie estetycznej. To są takie etapy dla lekarzy medycyny estetycznej, bez których obecnie rozwój tej dziedziny jest praktycznie niemożliwy. Zwykle 40 to jest ten moment, kiedy przychodzimy do lekarza i szukamy pomocy, bo tam a to mąż, a to żona nam coś powiedziała, że źle wyglądamy, czy dzieci czasem. I to jest dobry preparat, żeby zacząć. Ja w zasadzie przestałem robić zwykłą mezoterapię, tylko używam Jalupro. Ostatnio odwiedziła mnie pacjentka i ona do mnie powiedziała, niepytana zresztą, powiedziała tak, ten produkt jest genialny.
I rzeczywiście jest genialny, tylko na jego efekty trzeba zaczekać. Aminokwasy potrzebują troszkę czasu, żeby zaczęły działać. I zabiegi wykonywane w sekwencji zgodnej z protokołem dają efekty na początku związane z działaniem kwasu hialuronowego, ale te aminokwasy, które potrzebują czasu, dają wspaniałe rezultaty dopiero za jakiś czas. Co nowego La Vivacy prezentuje na tym kongresie? Rzeczywiście za każdym razem staramy się wprowadzać innowacje, bo jest to dla nas bardzo ważne i nasz dział R&D intensywnie pracuje nad tym, żeby co jakiś czas wprowadzać nowości na rynek. Myślę, że z tego też słyniemy. Naszą ostatnią nowością jest niewątpliwie Stylage Special Lip z mepiwakainą oraz Stylage XXL z mepiwakainą. To pierwsze produkty na rynku z tym środkiem znieczulającym. Czasami pada pytanie, no już macie tak szeroką gamę, po co jeszcze kolejne produkty. To jest jednak bardzo ważne z punktu widzenia lekarza i pacjenta, bo tylko tak szeroka gama spełni wszystkie wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Jednak skóra każdego człowieka jest inna, są jej różne warstwy, różne poziomy i to nie jest tak, że może być jeden preparat do wszystkiego. Tak szeroka gama pozwala na to, że rzeczywiście możemy w zależności właśnie od preparatu i od problemu, możemy tak zaaplikować i tak dobrać odpowiednie preparaty, żeby uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny, zarówno oczywiście po pierwsze dla pacjenta, ale też lekarz ma tak duży wachlarz, że na pewno znajdzie rozwiązanie na, mam nadzieję, wszystkie problemy pacjentów. Today I have presented our new method and our new product, which is practically a revolution for aesthetic thread market. We created a new product, which is new composition. This is polylactic, caprolactone and hyaluronic acid thread. So what we're doing is we're manufacturing a skin product line that has very active ingredients. Active ingredients that are used usually in lower concentrations and in a higher pH in other companies. What we're doing is we're using the same ingredients in a much more potent way. And we're doing it without the extra side effects that usually happens when you use, let's say, azelaic acid in a very high concentration. So we have a patent called DermShield, which is an additive to our products. And when we add this additive to our product, it inhibits the inflammatory response caused by the chemical stressor you put on the skin, which makes the entire experience of using such ingredients much more safer, much more easier, and without any side effects. Jeśli chodzi o ten kongres, to jest to dla mnie wydarzenie szczególne, dlatego że udało nam się ściągnąć wybitną specjalistkę, dr Michelle Pelletier z Francji, która wprowadzi nas w świat terapii światłem, czyli jak światło LED, Triwings, oddziaływuje tak naprawdę na nasze komórki. Ja osobiście, ale tak naprawdę cały nasz zespół ITP, szukamy metod, które pozwalają nam na taki prawdziwy anti-aging, tak? Czyli grzebiemy w tej nauce, jakie narzędzia będą stymulować nasze komórki do pracy. Ogromne emocje na kongresie wzbudza najnowszy laser do usuwania włosienia firmy Alma Laser, czyli izraelski producent. Jest to Soprano Titanium. Tak wygląda, więc taki prawdziwy Bentley wśród laseroterapii. Mamy tutaj trzy wiązki światła, czyli trzy długości lasera, które są emitowane jednocześnie, więc naprawdę ogromna innowacja i tak naprawdę no, ogromna innowacja, jeśli chodzi o świat usuwania owłosienia. LED therapy is something which was renewed because of NASA work. When cosmonaut goes in the universe, they have problem of healing. And so just before, 30 years before, they used laser in helium neon, which was red, in very, very low energy. And then when arrived 2000, the year 2000, they use LED because semiconductors come on the market.
and it was economic, and also it was all around us. It was lighting the rooms, lighting the streets, and step by step it comes in medical field. And then the researcher begin again the work, but not with laser, but with LED, which was the same, but with new technology. W tym roku najważniejszą rzeczą, na którą stawia Anti-Aging Instytut, to legalność stosowanych produktów. Dlatego, że na fali sukcesu, która dopadła nasze produkty, czyli doktora Cyja, Prostrolejna, Dermahila, pojawiło się mnóstwo podróbek na rynku, mnóstwo. Zarówno lekarze są skonfundowani, jak i pacjenci, dlatego że nie wiedzą do końca, czy to, co kupują, jest legalne, a tym samym bezpieczne. I zarówno dla nas, jak i dla Państwa najważniejsze jest, żeby stosować legalne produkty. I to jest nasze motto na ten kongres. Uczestnicząc co roku w kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, za każdym razem fascynuje mnie przede wszystkim rozwój nauki, jaki towarzyszy naszym w ogóle medycynie estetycznej i to dogłębne poznawanie, co tak naprawdę stoi za tym upiększaniem, jak doskonałe są już te substancje, jak można przygotować witaminę C do tego, by działała podana na skórę, czy wiele, wiele innych substancji, które no, również służą tutaj poprawie wyglądu. So, we are today completing our four-step strategy that is composed by one-stop for our doctor with under our brand, and this completement is now done through the nutrition. As we saw before, the three before step are peeling, injection, post peeling, and now we add nutrition. About nutrition, we are a company that is specialized in clinical nutrition, and what we did now was to develop a specific food supplement to improve the production of collagen and elastin. So, in this way, we can get a better skin, so nourished also from inside, and we also can improve the quality of hair and nails that are part where the collagen and elastin are predominant.